Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 251. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami pieśni z Księgi Syracha, rozdział 39, werset od 13 do 16a. Posłuchajcie mnie, pobożni synowie. Rozwijajcie się jak róża rosnąca nad strumieniem wody, wydajcie woń przyjemną jak kadzidło, rozkwitnijcie jak lilia, rozsiejcie zapach i zaśpiewajcie pieśń, sławcie Pana za wszystkie Jego dzieła. Uznajcie wielkość Jego imienia i głoście Jego chwałę przy śpiewie i dźwięku harw. A tak powiecie, wychwalając: Wszystkie dzieła Pana są bardzo piękne. A każde jego zrządzenie następuje w swoim czasie. Nie można mówić cóż to, dlaczego tamto? Wszystko bowiem zostanie zbadane w swoim czasie. W rozdziałach piątym i szóstym księgi Pieśni nad pieśniami, kontynuowane są opisy miłości między oblubienicą a oblubieńcem, ukazując ich wzajemne pragnienia i tęsknoty. Teksty te przedstawiają momenty separacji i pojednania, podkreślając głęboką więź oraz radość z odnowienia relacji, co symbolizuje miłość Bożą jako pełną czułości i oddania. Wchodzę do mego ogrodu, siostro ma, oblubienico. Zbieram mirrę z moim balsamem. Spożywam plaster z miodem moim. Piję wino moje wraz z mlekiem moim. Jedzcie, przyjaciele, pijcie, upajajcie się najdrożsi. Ja śpię, lecz serce me czuwa, dźwięk miły mój puka. Otwórz mi, siostro moja, przyjaciółko moja, gołąbko moja, ty moja nieskalana, bo pełna rosy ma głowa i kędziory me kropli nocy. Suknię z siebie zdjęłam, mam więc znów ją wkładać? Stopy umyłam, mam więc znów je brudzić? Ukochany mój przez otwór włożył rękę swą, a łono moje zadrżało od tego. Wstałam, aby otworzyć miłemu memu, a ręce moje ociekały mirrą, palce moje mirrą spływającą na uchwyt zasuwy. Otworzyłam ukochanemu memu, lecz ukochany mój już odszedł, oddalił się. Życie ze mnie uszło z jego powodu. Szukałam go, lecz nie znalazłam. Wołałam go, lecz mi nie odpowiedział. Spotkali mnie strażnicy, którzy obchodzą miasto. Zbili i poranili mnie. Płaszcz mój zdarli ze mnie strażnicy murów. Zaklinam was, córki jerozolimskie, jeśli umiłowanego mego znajdziecie, cóż mu oznajmicie? Że chora jestem z miłości. Jakiż to jest ten Twój miły z najmilszych, o najpiękniejsza z niewiast? Jakiż to jest ten twój miły z najmilszych, że nas tak zaklinasz? Miły mój śnieżnobiały i rumiany, najznakomitszy spośród tysięcy, głowa Jego najczystsze złoto, kędziory Jego włosów to kiście winogron, czarne jak kruk? Oczy Jego jak gołębice nad brzegami wód. Zęby jego, wymyte w mleku, spoczywają w swej oprawie. Jego policzki jak balsamiczne kwietniki, zapewniające wzrost wonnym ziołom. Jak lilie wargi jego, kapiące mirrą najprzedniejszą. Ręce jego jak walce ze złota, wysadzane złocistymi topazami. Tors jego jak rzeźba z kości słoniowej, pokryta szafirami. Jego nogi jak kolumny z alabastru wsparte na szczerozłotych podstawach. Postać jego wyniosła jak Liban, wysmukła jak cedry. Usta jego przesłodkie i cały jest pełen powabu. Taki jest miły mój, taki jest przyjaciel mój, córki jerozolimskie. Dokąd odszedł twój umiłowany, o najpiękniejsza z niewiast? W którą zwrócił się stronę miły Twój, byśmy go wraz z Tobą szukały? Miły mój zszedł do swego ogrodu ku kwietnikom balsamicznym, aby paść stado swoje w ogrodach i zbierać lilie. Jam miłego mego, a mój miły jest mój. On stado swoje pasie wśród lilii. Piękna jesteś, przyjaciółko moja, jak Tirsa, wdzięczna jak Jeruzalem, Groźna jak zbrojne oddziały. Odwróć ode mnie Twe oczy, bo niepokoją mnie. Włosy Twoje jak stado kus falujące na górach Gileadu. Zęby Twoje jak stado owiec wychodzących z kąpieli. Każda z nich ma bliźniaczą, nie brak żadnej. Jak okrawek granatu skroń Twoja za Twoją zasłoną. Sześćdziesiąt jest królowych i nałożnic osiemdziesiąt, a dziewcząt bez liku, lecz jedyna jest moja gołąbka, moja nieskalana, jedyna dla swej matki, wybranka swej rodzicielki. Podziwiają ją dziewczęta i zwą ją szczęśliwą, królowe i nałożnice ją wysławiają. Kimże jest ta, która świeci z wysoka jak zorza, piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce, groźna jak zbrojne oddziały? Zeszłam do ogrodu orzechowego, by podziwiać świeżą zieleń doliny, by zobaczyć, czy rozkwita krzew winny, czy w kwieciu są już granaty. Niespodziewanie znalazłam się wśród wozów książęcego orszaku. List do Rzymian, rozdział 15, zachęca do wzajemnego wspierania się i budowania, przypominając, że Chrystus przyjął nas abyśmy mogli przyjmować innych. Paweł podkreśla swoją misję głoszenia Ewangelii poganą i wyraża nadzieję na jedność wierze oraz wspólne uwielbienie Boga. Wskazuje również na potrzebę modlitwy i wsparcia dla misji, którą prowadzi oraz na chwałę, jaką przynosi pełne zaufanie Bogu i realizowanie jego planu zbawienia. A my, którzy jesteśmy mocni w wierze, powinniśmy znosić słabości tych, którzy są słabi, a nie szukać tylko tego, co dla nas dogodne. Niech każdy z nas stara się o to, co dla bliźniego dogodne, dla jego dobra, dla zbudowania. Przecież i Chrystus nie szukał tego, co było dogodne dla niego, ale jak napisano, urągania tych, którzy Tobie urągają, spadły na mnie. To zaś, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało także dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję. A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was ku chwale Boga. Albowiem Chrystus, powiadam, stał się sługą obrzezanych dla ukazania wierności Boga i potwierdzenia przez to obietnic danych ojcom, oraz po to, żeby poganie za okazane sobie miłosierdzie uwielbili Boga, jak napisano. Dlatego oddawać ci będę cześć między poganami i śpiewać imieniu Twojemu. Znów mówi Pismo, weselcie się poganie wraz z ludem jego. I znowu, chwalcie Pana wszyscy poganie, niech go wielbią wszystkie narody. Nadto także Izajasz powiada, przyjdzie potomek Jessego, powstanie ten, który ma rządzić poganami. W nim poganie pokładać będą nadzieje, A Bóg, dawca nadziei, niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze. Abyście mocą ducha świętego byli bogaci w nadzieję. Bracia, jestem co do was przekonany, że pełni jesteście szlachetnych uczuć, ubogaceni wszelką wiedzą, zdolni do udzielania sobie wzajemnie upomnień. A może niekiedy w liście tym zbyt śmiało się wyraziłem jako ten, który wam pewne sprawy stara się przypomnieć na mocy danej mi przez Boga łaski. Dzięki niej jestem z urzędu sługą Chrystusa Jezusa wobec pogan, sprawującym świętą czynność głoszenia Ewangelii Bożej po to, by poganie stali się ofiarą miłą Bogu, uświęconą duchem świętym. Jeśli więc mogę się chlubić, to tylko w Chrystusie Jezusie z powodu tego, co odnosi się do Boga. Nie odważę się jednak wspominać niczego poza tym, czego dokonał przeze mnie Chrystus w doprowadzeniu pogan do posłuszeństwa wierze słowem, czynem, mocą znaków i cudów, mocą ducha świętego. Oto od Jeruzalem i na całym obszarze, aż po Ilirię, dopełniłem głoszenia Ewangelii Chrystusa. A poczytywałem sobie za punkt honoru głosić Ewangelię jedynie tam, gdzie imię Chrystusa było jeszcze nieznane, by nie budować na fundamencie położonym przez kogoś innego, lecz zgodnie z tym, co jest napisane. Ci, którym o nim nie mówiono, zobaczą go, i ci, którzy o nim nie słyszeli, poznają go. I dlatego też wielokrotnie napotykałem przeszkody w dotarciu do Was. Teraz jednak, nie znajdując już w tych stronach pola do pracy, od kilku lat pragnę gorąco wybrać się do Was, gdy będę podążał do Hiszpanii. Mamy bowiem nadzieję, że w czasie tej podróży Was odwiedzę i że Wy mnie tam dalej wyprawicie, gdy się już Wami trochę nacieszę. W tej chwili zaś wybieram się do Jeruzalem z posługą dla Świętych. Macedonia i Ahaja bowiem uznały za stosowne zebrać składkę na rzecz Świętych w Jeruzalem uznały za stosowne, bo i są ich dłużnikami. Jeżeli bowiem poganie otrzymali udział w ich dobrach duchowych, powinni im za to służyć pomocą doczesną. Gdy te sprawy załatwię i owoce składki z moim potwierdzeniem im wręczę, poprzez wasze strony wybiorę się do Hiszpanii. A jestem przekonany, że przybywając do was, przyjdę z pełnią błogosławieństwa Chrystusa. Proszę więc was, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście udzielili mi wsparcia modłami Waszymi za mnie do Boga, abym wyszedł cało z rąk niewiernych w Judei i by moja posługa na rzecz Jeruzalem została dobrze przyjęta przez świętych, i żebym z woli Bożej w radości do Was przybył i mógł się dzięki Wam pokrzepić. A Bóg pokoju niech będzie z Wami wszystkimi. Amen. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.